Dzień dobry, prawda siatki. I mówię mu, nie zrobisz tego sam. A ja cię zabieram i jestem. I co? Wtedy mówię, sorry, jestem sam. I ja z drugiej strony się pojawiam. Mówią tutaj, że elektrolity odpalajcie. Kawka. Nie łudźcie się, że jesteśmy tutaj bez kawy. Kawa. Ireneuszu za 4 lata. Przepraszam. Już po Igrzyskach Olimpijskich wchodzi do składu i... Trzymam za słowo. Do szóstki, ale do reprezentacji. Trzymam za słowo, ale... Nie wierzyłem. Obawiam się, że na razie jeszcze... Szczerze mówiąc, nie wierzyłem. O, 5 litrów takiego... Soku. Dwa razy, malinowego. Dwa razy destylowanego soku. Tutaj nie mówimy w ogóle o tym, że tam elektrolity będą. Pamiętajcie, że spała jest zamknięta, no chyba, że... podjedziemy i coś przerzucimy przez płot. Jurek pyta, czy są jakieś elektrolity, czy trzeba przez płot przerzucić. Czyli to jest Team Leon zwany też. I przydomek jaki macie? Piękny, Leon. Nie, drużyny. Szpetni, ale... Śmieszni. Ale śmieszni. Dobrze. Coś tam na wywiad? Chodź. Na wywiad? Ja bym nie zrobił pytania. Gotowy? Dobry wieczór wszystkim. Jak miło ten mecz? Dobry wieczór wszystkim. Uważam, że zagraliśmy fajne spotkanie. Stało na wysokim poziomie. Mogło się podobać kibicom przed telewizorami i potrzebowaliśmy takiego spotkania gry wewnętrznej. Fajnie. Bardzo dobrze. Co mi by nie powiesz od tego? Możemy Sławasza. Czy to ten pan tak samo, który wie, czy to jest u twojego brata? Bo wygląda trochę inaczej. Nie, ja nie mam brata, ja mam tylko siostrę. Ten pan to... to nie wiem, no jest to tylko w taki, wiesz, taki... To jest tylko taki coś fajnego dla fanów. Może zrobię jakieś losowanie, może jakiś konkurs, a może spotkam kogoś na ulicy, który to powie: o, cześć, chciałbym twój awatar z meczu, i wtedy powiem mu: o, ja mam taki, to ci dam. No to dobrze. Dzisiaj wiemy, że pan będzie to... Dzisiaj wiemy, że wygrała polska siatkówka. Ale to jest to, poważnie. I czerwoni. I białe. Dziękuję. Team Kubiak. I jak się nazywamy? Ślepi, ale dalekowzroczni. Ślepi, ale waleczni. Ale waleczni. Fabian bardzo ładnie się zachował, przyszedł, pogratulował. Tak, właśnie idzie do nas. Chciałbym bardzo pogratulować drużynie Michała. Duży szacunek dla tej drużyny, która podjęła rękawice i pokazała, która drużyna dzisiejszego dnia była lepsza. Dziękujemy, Michale, za lekcję siatkówki. Szacunek, że podjęliście walkę. Dzięki. No i pięknie. Może być miło, może być miło. Taki mecz ma większą... Fabian to jest człowiek z klasą, potrafi... Wielkiej kultury. Wielkiej kultury i potrafi się zachować nawet po przegranym spotkaniu, także brawa dla niego, naprawdę. Słuchajcie, ślepi, ale waleczni, kontra szpetni, ale śmieszni. Wbrew temu, co mam na koszulce, a na koszulce mam Kevina samego w domu, u mnie w domu... Ten oto pan, słuchajcie, mogę go nawet przytulić, mogę go prawie że dotknąć i prawie że jesteśmy razem. Poznajecie tego gościa? No dobrze, zebraliśmy się tutaj, panowie, przede wszystkim, żeby przetestować, czy to działa. A poza tym nie wiem, czy się stęskniliście już za sobą, czy nie. No i ja powiem wam, że ja was nawet czuję. Ja nie tylko widzę, ale czuję. Łukaszu, stęskniłeś się za nami, czy nie? Nie. Innej odpowiedzi nie mogłem się spodziewać. A patrzę na Artura i z perspektywy czasu oceniam, że te jego 5 zmian klubów nie wyszło mu na dobre. Linel, fajne nazwisko, dobra technika, w Jastrzębiu pół sezonu połamany, a jednak Białgorod decyduje się na to, że Linel trafi w miejsce Szalpuka. Więc jednak ci Francuzi mają w sobie coś, co ten się uczepił, Artura. Nie uczepiłem się, Artura. Co ten ma problem z Szalpukiem? Stary. To jest niewiarygodne. Moim zdaniem źle to pomyśleć, który nie zagrał w Szalpuku. Trochę Majsterkowicz, nie? Ale znajdzie jeszcze jedną śrubkę, żeby wkręcić w robota, no.
Chodzi mi o to, że zapominamy, w jakiej szóstce... Czekaj, bo mamy telefon do Agnieszki. Jesteś dla mnie jak Andrzej Lepek. A Balcerowicz musi odejść. To ty tak wiecznie, co wideo? Bo ja a na politykę. Przegrałby na politykę. Bo ja Artura rozmawiamy cały czas... o Tomaszu Fornalku. A Artur Szarpu przegrał no ostatnie 12 nie możemy miesięcy. Mówić o Arturze. Rozmawiamy o błędnożu. A Artur Szarpu przegrał z... Ale dobra, wy jesteście za młodzi, no co ja mam Marcin, gadać, no. Wiem, że macie problem, żeby to zrozumieć, bo ja najczęściej byłem krok przed wami, ale no... Rozumieć. Dobrze, Kaziu. Przedstawiam państwu Łukasz Kadziewicz. To jest on. Jeżeli widzicie przed nim taką mgiełkę, to jest jego ego. No. Kaziu, wszystko jest w porządku. Temat, który tutaj awizowaliśmy, to temat... Ty już, Kaziu, wymięk? Kaziu, wymięk. Wyszedł, mówi nie. Na razie. Jeszcze nawet tematu nie zdradziłem, a jego już nie ma. No dobrze. Nie poszły tutaj wiesz, tego, tylko od razu patrzeć. Czekaj już, bo to ego idzie po sieci. Dobra, słuchaj, bo nasi widzowie chcą, że jak już jesteś, padłeś, to żebyś 12 na igrzyska powiedział nam. Dzisiaj? No. Siatkarzy? Nie, siatkarki. Turcji. No, siatkarzy. Jedynka. Wow, na libero. Wow. A mogę 13? No nie dojedziesz z 12. Nie, no dobra. 4 przyjmujących. No poczekaj, ja wymieniam 13. Nie wiem. To jest prawda, siatki? Nie wiem. Czyli masz jednak za głos. Oczywiście. I to na pierwszym jakby wyborem był mały, no. Pierwszy wyborem mały. Bo uważam, przyjęciu to pewniacy, nie? Pewnie największa dyskusja zawsze o przyjmujących wypełniacy. Leon. No to ci się pewniacy już wyczerpali, przepraszam. Rozumiem, że kapitan pojedzie, nie? Bednosz. Kto? Kapitan. Michał Kubia? No. No to jest pewnie, rozumiem. Dlaczego? Nie rób jaj. Słuchaj. Trenowałeś u Ferdinandi De Giorgiego. Mieliśmy tak naprawdę jeden trening w sezonie, mieliśmy, który trwał 2,5 godziny. Za jego czasu w reprezentacji to były najkrótsze treningi, a nam zrobił jeden taki 2,5 godziny, co pół drużyny umierało po tym treningu, że trener przesadził, oni mówili. Ja sobie tak myślę, no, co wy wiecie, jak ja raz miałem 4 godziny 25 minut trening, co wy wiecie o ciężkich treningach. We have a small problem. Small, big then. Because Ella and Shalupa and Kuraj are positive. They should be tested again because of, you know, proof that it's positive for sure. So that means from this moment. Nie było tak źle. Tylko jedno słowo. Jestem sam. Jezus Maria, czekaj. Musisz mi bo ja nie mam takiej... Mieszkanie, takiej... Częstochowa. O Jezus Maria. Jarosz, Gołębie. Ja nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo się Jarski na mnie obrazi jeszcze. Nie. Tam winy było po połowie. No więc... Przedawniło się już. Ale Jezus Maria, nie, to jest piękna historia. Myślę, że nikt tego... Jezu, ja się jak tak śmiałem. Jak to cudownie, że ty to wyciągnąłeś. Grill się... Zrobiłem grilla. Nawet nie jednego, tylko 2-3, więc smak kiełbaski sobie przypomniałem polskie. No jeśli chodzi o zespajanie, to mam nadzieję, że tutaj sławetny grill spełnił najlepszą rolę. To się okaże, ale na szczęście, że tak powiem, wszystko odbyło się z głową i nie ma jakichś dodatkowych urazów czy innych sytuacji, jakichś niespodziewanych. Mieszko, jestem załamany.
Jestem załamany, bo jak słyszę, że jest reprezentacja żeńska kobiet, a wy zrobiliście grilla i nic się nie stało, to dzisiejsza młodzież nie umie się bawić? To nie brzmi dobrze i nie świadczy o was dobrze. Oczywiście z przymrużeniem oka. Też zgadza się, że tam te wieczorne grille to mogą się przerodzić w takie cementowanie przyjaźni i miłości wzajemnej, że opuszczą trwałe z takim przekonaniem, że wszyscy się kochają. Dla niego najważniejsze, żeby ci zawodnicy usiedli w kółku po tym czasie i byli razem, porozmawiali i żeby ta drużyna jakby odnowiła się. Jak świetlicowe zajęcia anonimowych alkoholików. Twój typ na mistrza grilla w Spale. Ale w sensie, że trzymania kija, czy... No, chodzi o kij z kiełbaską. Mistrz grilla, bo Lewka, sprecyzuj pytanie. Czy kto będzie mięso przewracał, czy... Przepraszam, za trudne było pytanie, rzeczywiście masz rację. Jest tak zwany grillman. Zawsze grilla będzie mistrzem grilla, tym, który zarządza, który jest najważniejszy. Kto nim będzie w Spale? Pewnie Damian Wojtaszek, myślę, że jest człowiekiem, który będzie rozdzielał mięso na lewo i prawo. Trochę tuś mam, ale osobiście, że jestem w formie. Rozłamam troszeczkę. Dzisiaj widzieliśmy, wychodząc z Tomkiem, Leoncja, tak, który siedział na krześle w jakiejś dziwnej pozie, gdzieś trzymał, i tak dziwnie trzymał i mówił, jest. A Tomek się pyta, co jest Leoncja, a Leoncja mówi, oj, ciężko, 3 dni siły, tak. Trzeba się rozciągnąć. No Wilfredo, no jak to? No nie miałeś po skosie dzisiaj, nie mogłeś po skosie atakować. Cały czas, jakby nie było, to kończyłeś, ale ja byłem to cały czas blok. I tak ja skończyłem tak samo. Nie możesz tak. Musisz raz zaobrazować. Jak ty wyżej atakujesz niż ja skaczę, to musisz cały czas zbrodować. Ty tylko ściągasz, a ja tutaj dolatywałem i nie ma. Nie, no sobie, takie 4 A ten 2 razy w górę. Powiedział, no dobra, panowie, teraz no, nie jeszcze z Kasia, bo trzeba są kurde na sobie. Nie, no ale lepsze imprezy. Lepsze imprezy w Bełchatowie, w Warszawie, w Katowicach czy w Mediolanie. Przecież ty dobrze wiesz. Ale ty ja pytam. Poczekaj, bo Ola też to ogląda, czy nie? Ola oczywiście, że ogląda. To dobra, mój program. No to ty nic nie wiesz. To mój program, który jeszcze nie ma nazwy, to ja zadaję pytania i ty masz odpowiadać. Dobra, ty, hashtag ja taki nie jestem. No ja taki nie jestem, no. To hashtag Norbiego. Ja też taki nie jestem. No więc wpadliśmy na pomysł, że do spółki wynajmujemy mieszkanie w Częstochowie. I to będzie po prostu taka nasza meta. Nie chcę teraz, żebyśmy tutaj zabrzmieli jak jacyś największy imprezowicze, ale rzeczywiście... Ale wszystko w granicach rozsądku, tak? Oczywiście, że wszystko... I teraz posłuchajcie, wszystko w granicach rozsądku, ale... będzie. Tylko woda. Będzie, jak ten Dom Perignon wjechał o 3, to weź się przyznaj, to ty zamówiłeś. Ciemno jak nie wiem co, podświetlony Dom Perignon wjeżdża. Teraz już możesz się przyznać, nikt tego nie ogląda. Nie mogę. To na bank byłeś ty, wszyscy mówili, że to ty. Michał, ty jesteś zadziora na boisku, no i krążą takie plotki, że codziennie podobno odwiedza cię policja teraz. Odwiedza. Ale to ja staram się alkoholu nie pić. Nie robię imprez i nie z tego powodu, że robię tutaj imprezy. Telefon dostaję od właściciela tego mieszkania. I w ogóle facet bardzo, bardzo spokojnie się zachował. Mówi, panie Bartoszu, bardzo proszę, żeby pan się zjawił w Częstochowie najszybciej jak to możliwe. Ja mówię, że jasne, nie ma sprawy, coś jakiś problem. Jeszcze chyba mieliśmy miesiąc czy dwa to mieszkanie. No jest delikatny problem, bo sąsiadka powiedziała, że widziała gołębie wlatujące i wylatujące z waszego mieszkania. Ja już, wiesz, już przez telefon z nim rozmawiam, lekkie spoconko, to już kropla płynie po policzku, mówię, głębie pan mówi, no, chyba nie zamknęliście balkonu, czy mogę tam wejść i zobaczyć, jak to wygląda? Ja mówię, proszę bardzo. Dzwoni gość za 10, ja jestem, on mówi, w ogóle ja jestem na dole pod klatką, dzwoni za 10 minut, mówi,
proszę tu przyjechać i muszę to zobaczyć na własne oczy. Ja mówię, dobrze, no nie, akurat dzisiaj mam trening, przyjadę następnego dnia. Następnego dnia, no jakby ktoś, jakbym tego nie widział i ktoś by mi to opowiedział, to bym nie wierzył. Wchodzę do mieszkania, 10 centymetrów od siebie, co 10 centymetrów od siebie, w całe mieszkanie, nie da się tego inaczej nazwać, zasrane gołębimi kupami. I to na ścianach, na podłodze, wszędzie, w kuchni, bo to było takie naprawdę fajne dwupokojowe mieszkanie. I, ale to jeszcze nie jest hit. To jeszcze nie jest hit. Hitem jest to, że ja już mówię, dobra, no nie mam szybko internet, czy tam nawet chyba tak, internet, sprawdzam jakieś czyszczenie chemiczne, co nie wiem nawet do kogo zadzwoniłem, Ghostbusters nie przyjmują teraz. Ale najlepsze jest to, że mówię, jak do tego doszło, idę do takiego pokoju, do takiej sypialni, patrzę, otwarty balkon, no tak, otwarty balkon, musiały się zlecieć, tutaj leciały. Patrzę, szafa, i szafa była taka lekko odsunięta z półkami i to, jak kur... Za przeproszeniem, filmat. Ja odsuwam szafę. Ja wtedy miałem włosy trochę dłuższe, ale na szczęście się nie wplątał. Ale ja jestem tak strachliwy do takich rzeczy, więc tam go zaganiałem go patelnią i łyżką do wylotu. A bo on nie chciał wylecieć, nie chciał, nie, no wiesz, on był biedny, zakołał, puczkał się tam, nie, i go hostonarem go go skierowałem do balkonu. Wyleciał, nie, no... Trochę tam nas kosztowała. Trochę nas kosztowała ta zabawa, ale teraz już wiem, żeby nawet po najlepszym melanżu zamknąć wszystko. Sprawdzić okna. Nieprawdopodobna sytuacja, ale no, nauczka. Ja słyszałem tę historię już 3 razy, ale za każdym razem płaczę. Nie, no, to jest coś naprawdę, naprawdę fajnego. Naprawdę fajnego przeżyć. Przeżyć odwiedziny gołębi na chacie. Momencik, no, jestem przygotowany. Dobry wieczór, Maciej. Dobry wieczór, jak dziela? Dalej nie umiem, musisz mi pomóc. No dobry wieczór, piękny. Buonasera, buonasera. Zabrałeś mi tekst, mam napisane. Buonasera. Czy zimny dalej rozgrzewa muzaję? No to... Grubej rury zaczynasz, Karol. No muszę jakoś rozluźnić atmosferę. W ogóle są gdzieś tam te ładne Włoszki, ale są chyba pochowane. Dlatego się śmialiśmy, więc ja powiedziałem, że ja po prostu wolę Polki, a oni patrzyli na mnie, mówili, że jak to jest możliwe, ma kekac. No, no i ja wiesz. Ja wiem, co ty tam nie mówisz, także spoko. Nawet no Bielonami ma ładnych. Nie no, Karol, wiesz, że teraz mi nie wypada tego mówić, nie? No pewnie. Zadzwonisz sam na sam, to ci powiem wszystko. Ale faktycznie, no jest tak, że zawsze wychodzę z domu i ktoś tam czeka na mnie, wiezie mnie na trening i z powrotem. Brzmi tak fajnie, jak luksusy ruskie, ale... Ale przyjeżdża starym tarpanem. Nie, raczej... Raczej normalne auta, ale nie, tam wiesz, G-klasa, czasami Maserati podjedzie, normalnie. No, u ciebie normalnie. Nie. G-klasa albo Bentley. Czy jesteś najlepiej zarabiającym siatkarzem w Lega Wole? Znaczy, powiedziałem zarabiającym? Nie, zagrywającym. Nie, słyszałem, że w ostatnim meczu jakaś oglądałem i... Mario, błagam cię. Jak ten twój koło? No będzie, jak ten twój koń? Będzie miał wioskę na konie. Stęskniłem się za wami, no za tymi żarcikami, naprawdę. No kurczę, nie wiem, no. Jeszcze nie ma, Mario. Jak skończę, to będzie. Wiesz, że mam zamiłowanie do koni. To spoko, jak jeszcze do mnie mówią, to mówią jak do debila. Wiesz, po kolei. Nie, nie skomentuj, chciałem jakoś to skomentować, ale okej, no kontynuuj.
To jest ta koszulka, no właśnie to dlatego ta koszulka, tak sobie tylko wiesz co? Kazali mi metki nie odrywać. Kurde. Puszczam właśnie, tylko jak ja im puszczam rosyjskie piosenki, które mi się podobają, to oni się łapią za głowę i nie zacytuję, co mówią, ale brzydko mówią. No i będzie. Tak, może tych najdroższych, no. Powiem ci jedno a propos reprezentacji Włoch i zazwyczaj jestem miły, uprzejmy i w ogóle i nie przeklinam i nie mówię brzydkich słów, ale jeżeli byś zmienił obywatelstwo, to ja tam przyjadę, urwę ci jaja i cię z powrotem. Ale tyle w tym temacie ode mnie. Ja też im to, wiesz, wybiłem im to z głowy i jak gdyby, no pośmialiśmy się z tego i tyle, co nie, ja nie mam zamiaru i... Brawi. Brawo. No to było, tam iskrzyło między moim rozgrywającym, a... To zrobił tak? Nie, zrobił co innego, ale nie wiem, czy... A, okej. Powiedz mi, ty się bardziej stresujesz moim live'em ze mną, czy bardziej się stresowałeś na meczu przeciwko Witalowi? Nie, myślę, że... Powiedziałem Witalowi? Powiedziałeś to na głos, no. Coś no to wiadomo, przeciwi. Ale tam mamy Mariusza Wlazłego, który też to ogląda i widziałem w komentarzu, że powiedział, żebyś nie kupował tych odżywek, bo Rosja za doping zdyskwalifikowana. No właśnie. Uważaj, bo napisałeś mi niedawno taką wiadomość. Co ty masz na głowie, cytuję, to jaki zakład był? Dzięki. No kurczę, bo wiesz co... Ja pamiętam, jakie były twoje wizje na tą fryzurę i... To nie tak miało wyglądać. To chyba nie tak miało wyglądać, wiesz? Ale nie, no... A, i jeszcze trepalowski obowiązkowo. Ja nie wiem, czy ty mi ubliżasz. Nie mam pojęcia, czy do mnie mówisz. Nie, to jest taki ruski hard bass, trepalowski. W którym roku został założony? O, nie będę ale strzelać z tej, bo jak oni sobie to przetłumaczą, to będzie tylko... Pogadaj z prezesem Piechockim, czy tej jogi by nie wprowadził w Bełchatowie na 6:30. Nawet lepiej, jak na 6:00 zrobi. Mariusz nas ogląda, ja myślę, że on to przeforsuje na spokojnie. No, Norbi też jest. Myślę, że Kochan to też ogląda, tylko się nie pokazuje w komentarzach. Damy radę, porzuciłeś świetny pomysł. Nie, no ja w ogóle robię takie live, żeby wiesz, pogadać o tym wszystkim, żeby żonie potem dupy nie pójść, nie? W domu. A, no tak. Tu się no, wygada, prawda. Jest spokój. Ale Norbi ostatnio jest taka piosenka PZ-a, którą się pisze Magenta. I no. Norbi się pyta, czy możemy puścić Magenton. W szatni. Myślę, że mogę to zdradzić przed wszystkimi. I najlepsze jest to, że wpisaliśmy na YouTubie i jest taka piosenka, jakaś węgierska, Magenton i ma miliony wyświetleń i sobie słuchaliśmy. No jak byliśmy w Chicago, to myślę, że możemy opowiedzieć na koniec tą anegdotkę, jak byliśmy przy... Noba chyba nie złość się na mnie. Jak byliśmy w Chicago wszyscy razem, na Lidze Narodów, to taka cisza w szatni i Norbi mówi, no chłopaki, puśćcie tych Ninjas in Paris. Oczywiście to jest Niggas in Paris. Ale bardzo wesoło jest to wspominać. Maciuś, ja powiem tak. Zakładam zegarek. O. Dla mnie jest już po tym live'ie. I... Choćby Olek Śliwka mówił, że Mistrzostwa Świata 2006 i mecz z Rosją w ogóle super. Rozpalił w nim miłość do siatkówki. Troszkę mnie przygnębił, ten, że powiedział za chwilę, że był wtedy w szkole podstawowej. A Tomek Fornal, zapytałem go, czy pamiętasz Mistrzostwa Świata 2006, a on zrobił tak, nie pamiętam. Chociaż dzisiaj z niepokojem zauważyłem, że już do tej grupy środkowej trafiłeś, dobrze mówię? Nie do najmłodszych już? No widzisz, awansowałeś, no ale... Sobie właśnie wyobrażam, że Winiar jest trenerem Wlazłego, to sobie myślę, że troszkę się postarzyliśmy. Ale ogólnie jaja. No jaja nie z tej ziemi. Się pojawią, to... Kiedy do fryzjera? Naprawdę, no. Przyczesany. Jak nie przywitał mnie dzisiaj. Słuchajcie, jak Lubański, odtwórzcie sobie na YouTubie, biegał z taką wielką grzywą. Ja, że to sam, no król lewy. No na pewno z korzyścią dla widzów, bo nie muszą cały czas patrzeć się na mój łysy łeb, tylko mogą oglądać nas dwóch. Mój zarośnie?
Jurkowi włosów przybyło. Miło było. Znowu fryzjerę zamknęli u Jurka? Przyznam się, że dzisiaj umyłem włosy z szamponem dla psa, więc dlatego za... Fabian wraca czy nie, bo mu ligę skończyli? Musi się zgłosić chyba na ten lot. Przywiezienia do kraju przez lot. Poczekać, no znowu kiedy taki lot się... do Moskwy saniami. Nie, no jeszcze latają wewnętrzne aerofloty, także tu wiesz. Ale ja nie, na pewnym ja nie poziomie Wilfredo nam załatwia wygraną każdego meczu. I z tamtym składem moglibyśmy nadal walczyć o medal, natomiast... I siedzisz sobie teraz wincić i... Tym składem... Wincić się narobił na tym meczu. Chyba cebuli. Będzie oglądał igrzyska olimpijskie w telewizji. A to dobra riposta. Ja myślę, że natomiast przez całe mistrzostwa Europy szliśmy, że nie było z kim grać, tak? No, bo nawet na końcu o ten trzecie miejsce też tych Francuzów sprzątaliśmy, wiesz, jakby tam no bez... No i raz było z kim zagrać i przegrać. No, zgadza się. Ale najlepiej... Bo tak jest cholerny ten sport. Ale szczerze to... A powiem ci szczerze, że skomentował to bym chętnie... Największy paździerz w historii Plus League. Biorę w ciemno. Zakładam słuchawki i jadę. Chwilę natomiast wy byliście w znakomitej formie i wcale nie było, Wojtek, słychać tego, że komentujecie mecz towarzyski. No może zabrakło tego tradycyjnego Piotrze na litość, no ale może jeszcze się kiedyś uda. Panie, jak ty ten internet nie naprawisz, jak ty ten internet... Słuchajcie, żeby nie było, przy was, przy świadkach chłopa ochrzaniam. Jak ty ten internet nie naprawisz sobie, to naprawdę jest kompromitacja. Ty, chłopie, jesteś dziennikarzem, no. Chłopie, teraz już ciebie zacinam. Jesteś dziennikarzem i jak ty możesz w ogóle, kurde, nie mieć porządnego internetu? Dobrze. Ale trochę lepka. Rozmawialiśmy między sobą i mówiliśmy, kurczę, no trochę tak, takie już... No, internet zaczął szaleć u Jurka, słuchajcie. Śmiga tak, że... To ja dokończę może myśl pana z podwarszawskiej wsi, który tutaj ma problemy z internetem. Czy kupiłeś nowy internet? Nie. Mam ten, który posiadam. Uważam, że jest wystarczający do tego, aby przeprowadzić naszą dzisiejszą wideokonferencję. Otóż dyskusyjna teoria, bowiem troszkę się rozmazuje. Wojtku, dodam chwilowo dodam naszego trzeciego kolegę, który zgodził się łaskawie pod internetem. Jurku, co tym razem? Jeżeli nie pies, to co tym razem? Jest taka emotikonka, nie mam pojęcia, odebrało mi wszystko, ale jestem online, Lepka, jestem online teraz, na żywo. Dołączyłbym do rozmowy. My jesteśmy online, natomiast to, czego ty nadajesz, to ja nie mam pojęcia. Natomiast dołączyłbym się do rozmowy, ale właśnie nie wiem, o czym rozmawiać. Cieszymy się bardzo, że jesteś z nami, twoja obecność już sama w sobie, nawet jak jesteś zawieszony, dodaje nam splendoru. Znowu się zawiesił? No dobrze, Lepa, to lepiej nie można wyciągnąć, bo widzę, że jednak ten pies te kable przegryzł. Tak, a niby to miały być kable tylko do kamerki, natomiast obawiam się, że to jest też kabel do internetu. Polecam Jurkowi dostęp również przez Wi-Fi, to wówczas żaden pies mu nie zagrozi. Zobaczcie, kto tu mi przyszedł. O, to mój nowy, to on mi kamerkę przegryzł. W życiu ci nikt nie uwierzy, że ten pies mógł cokolwiek przegryźć. Kamerkę, bo to jest kabelek, także tak. Życzenia. Przerwało coś, ten twój teraz. Tak, tak, mój, no oczywiście, słuchajcie, no mój na pewno, szczególnie, że mam cały czas kontakt z naszymi widzami. Mów, życzenia. Cześć. Mam nadzieję, że to będzie Jurek, chociaż są problemy. Lukas, mógłbyś obrócić tą kamerkę. Lukas, to w takim razie... Wiesz, że mój internet nie jest tak dobry, że robi coś złego do konekcji. Nie, wszystko jest super. Lukas, mój internet jest perfekcyjny w stosunku do tego, który ma Jurek, także spokojnie. U mnie jest słabiej. Kaziu, ja mam jedno pytanie tylko do ciebie. Czy ty okruszki już wyjadasz z talerza? Bo to jest tak, niby coś jest, ale nie widać, co to jest.
Ale mam taki chwilowy ten żar, trzeba jakoś podniecić. Słuchaj, no ja ciebie dzisiaj już podniecać nie będę, wybaczysz. Żar. Aha, żar, dobrze. No. Słuchajcie, widzę tylko taką małą ikonkę. Czy ja dobrze wyglądam? Czy mam dobrze ułożone włosy? A weź wstań, chcę zobaczyć ciebie od pasa w dół. Jaki czerwony. Kadziu, złapałeś kolory. Kadziu, pokaż, jak powinno być docięcie, pisze Jurek. Może nie zdejmuj koszulki. Natomiast po kolei są sygnały od... O właśnie. Są sygnały... O, Jurek, ty pokaż. Są sygnały od kolejnych reprezentacji. Może lepiej niech nie pokazuje. I like it. I really like how you work. I know that some Belgian chocolates waiting for you. You deserve that. Najważniejsze dla mnie, że... Brawo! No dobrze. Przyszedłeś chyba zgasić światło, Pawle. It's up to you what you're going to train the next 2 weeks. Ustalmy tak, że nie wiem, czy macie jakieś do tego ale ja bym proponował zrobić tak, że jest... Jezu, co ty mi imponujesz, kapitanie? Vital dał nam wolną rękę, także wybraliśmy plan na ten obóz, na to zgrupowanie, natomiast podeszliśmy do tego jak najbardziej profesjonalnie. Jezu, co ty mi imponujesz, kapitanie? Bardzo szybko jako grupa doszliśmy do jakiegokolwiek porozumienia i tak naprawdę Kubi jako kapitan to wszystko pozapisywał. Jezu, co ty mi imponujesz, kapitanie? Jezu, co ty mi imponujesz, kapitanie? Adding the word BBQ. You don't have to explain. No, ja to tak nie lubię za bardzo gdzieś o procentach w ten sposób rozmawiać. Mamy
bardzo średniego trenera, muszę powiedzieć. Zdecydowanie. Very average coach. Yes, Sheikh, I'm waiting for the average and normal coach. That I'm waiting for now. Bardzo średniego trenera, który tak naprawdę nie wie, co robić i wszyscy zrobią, co chcą tutaj. Ja bym chciał, żeby w końcu coś się zaczęło dziać, bo nie wiem, no to jest tak totalna samowolka i ten średni trener w ogóle chyba nie ma co żadnego pomysłu na to, co ma się tutaj wydarzyć. Jak zdrowie? A dziękuję bardzo, dobrze. Ja jestem zdrowy. Ja jestem zdrowy. Ale go masło go przebywa. Małe punkty po tym, gdzie się liczą. I ja pewnych rzeczy nie rozumiem. Mianowicie, w drużynie dziennikarzy jest o 3 zawodników albo o 3 zawodniczki więcej i w bramce drużyny dziennikarzy stoi członek sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski siatkarzy, bo stwierdził, że jeżeli stanie w bramce dziennikarzy, to sobie troszeczkę pobroni. Vital Heinen, jak na prawdziwego belgijskiego piłkarza przystało, stracił piłkę tuż przed linią pola karnego. Kolejna szansa dla Tomala. Tomala się, proszę Państwa, nie zna na zabawie. Kończymy tą relację. Nie, tego się nie da oglądać. Zawodnicy wobec nas wyrozumiali, tak jak bardzo jak my w swoich artykułach o nich. Co, będziecie się rewanżować wyrozumiałością? No właśnie, nawet Kuba Kochanowski się śmiał, że Przegląd Sportowy zawsze dobrze o nim pisze, więc możemy razem grać w parze. Słuchajcie, jest pytanie od widzów, jak wam się mieszka w jednym pokoju i jakim jesteście dla siebie współlokatorami, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy na Mistrzostwach Świata z Pawłem Zatorskim i cieszył się, że ma teraz innego współlokatora niż wcześniej na kadrze, którym był Mateusz Mika, który mocno chrapał. No to ja tu mogę powiedzieć bardzo dobrze, ostatnio pierwsza noc była bardzo ciężka, ale już teraz jest coraz lepiej, także... Mam cały czas przy sobie zatyczki do uszu, zresztą, które sam dał mi Leo. On już był przygotowany na to, wiedział, że będę jej potrzebował, więc jak tylko coś się dzieje, to albo ściskam butelkę, albo po prostu wkładam zatyczki do uszu. Także no jest w tym naprawdę dobry, nie tylko w siatkówce, ale w chrapaniu też. Tu ktoś zapytał, jak forma, więc jeżeli chodzi o tą pierwszą noc, to Leo jest naprawdę w świetnej formie, mogę potwierdzić, że piłuje nieźle, także. Ale możesz powiedzieć też, no, jak się gra kurzem, jak się robi treningu nosem, no, to nie jest tylko chrapania dobra forma. No nie, to nie tylko to. Nie, wystarczy, że zrobię i on już wie, co się dzieje. Już przestaje. On nie wie, co się dzieje. Ja dokładnie się szkolę. No, kiedy nie radę. I tak mi powiedział na początku, że posłuchaj, jak będzie ciężki trening, no to się trochę wasza na następny dzień, bo wieczorem będzie trudno. Ale no, niestety, trudno to jest, ale... No, ale daje takie radę, kolega, tak? Takie życie, tak, daje radę, kolega. Zadanie polega na tym, może ja przedstawię, czy tam też puszczę filmik i kolega powie wam, na czym będzie polegało. Dobra. Mój kolega, jak go nazwałeś? Wasz kolega powiedział, razem wódkę piliście. Stwórzcie proszę nowy, niepowtarzalny projekt skoczni narciarskiej. Jest tak skoczna skocznia, że jeszcze na dole się odbijesz drugi raz. Panie sędzio, Peter, zabierz swojego zawodnika, on mi przeszkadza. Kapitanie, proszę. Wjeżdża na arty w rękę i tu wjeżdża, sobie wyciągnie. Pomóż komu? Jadą sobie. Mamy pójść zawodnika, jadą. Tańcyk, sobie siadanie. Mamy belkę, na belce sobie siada. Mario, pokaż sponsorów od góry. Zespół numer 1, kapitanem zespołu jest... Nie mają buli, nie? Oni jest... Karol! Na 300 metrów na beton, tak. Mają sobie najwięcej ekstremalnych wszystkich osłonki. No! Kawałeczka jest? Można! Przede wszystkim, tamta skocznia, nie wiadomo gdzie powstała. Nasza jest, adres ma już, jakbyście chcieli. Polska! Znajduje się w Spale. Jest, konstrukcja jest dosyć nowa. A karne do akwabarku ile kosztuje? Helikopteru!
uwagę na kształt konstrukcji. Nie ma takiej skoczni jeszcze nigdzie na świecie. Tak. Jak wiemy, skoki narciarskie to sport ekstremalny. Nasz skoczek nie zawsze dojeżdża do końca. Ale jak on wchodzi na górę? U nas nie liczy się odległość, ale celność. Skoczek ma znaleźć się w fazie końcowej dokładnie w tym kwadracie. Jeżeli go odejdziesz poniżej, to traci loty za U nas na skoczni za każdy udany, przeżyty skok, skoczek otrzymuje taką oto nagrodę. Fifi ją zrobił, nie pytajcie się. Są z nami też mistrzowie świata. Jurku, przedstaw naszych mistrzów. Bartosz Kurek, Fabio Drzyzga. Witamy. Widziałem, że wy próbowaliście się tak pobudzać. Tam prym wiódł Bartek Kurek, strasznie był nabuzowany. Jak na igrzyskach. Tak, prawie jak na igrzyskach, ale pobudzał tylko tą drugą szóstkę, która grała, a tą pierwszą miał gdzieś, ale to musimy sobie wyjaśnić. Najpierw o tej taktyce, czy można z trenerem dyskutować. Kochanowski feels the need like now in a couple of days free to prepare the match of Estonia. I mean, he can give the scouting of Estonia in two days. It's possible. Proszę bardzo, panowie, odwdzięczył się trener, no to jesteście teraz na lodzie. Jeżeli któryś z siatkarzy chciałby przygotować spotkanie, na przykład przeciwko Estonii, Kuba Kochanowski, proszę bardzo, zapraszamy do sztabu trenerskiego, bo chyba jednak lepiej, jakby to robił właśnie sztab trenerski. Jakby trener, ten, który ogląda choćby 15 spotkań, wie wszystko o rywalach, wie, co należy. Ale jakby co, to trener oczywiście zaprasza, jest gotowy. Parę razy, nie powiem, że sobie skoczyli do garderu, ale były takie sporne sytuacje, gdzie Vital Heinen był Vitalem Heinenem. Sędzia też swoje usłyszał. Sędzia swoje usłyszał. Vital Heinen w Tokio niczym nas nie zaskoczy. Vital Heinen jest bardzo średnim trenerem. Nie, chyba... To długie spotery z Vitalem i jego rozmowy. To jest część wytrzymałościowa. Powiedzieć, że na pewno bardzo mocno się uspokoił. Z wiekiem. Prawdopodobnie tak. Heinen chodzi o 22 i sprawdza, Dawidku, dobrze jest wszystko, czy jednak coś tutaj będzie przykręcone? Niby nie ocenia trener Heine, a jednak wychodzi na środek parkietu i mówi, dzisiaj trochę mniej błędów, trochę to lepiej, trochę tamto gorzej. Kiedy schodzicie z parkietu, to jednak bierze na bok i tu wytknie, tam wypomni. Czyli niby nie, a jednak cały czas coś koryguje. No, myślę, że to jest cały Vital. No, tutaj myślę, że on się mocno hamuje, żeby tutaj tych uwag nie mówić więcej. Ale... Ten największy sukces w swojej karierze też odniosłeś pod trenerem Vitalem Heinenem. To jest człowiek szczególny, tak? To jest człowiek, którego jedni kochają, inni też nienawidzą za jego taki specyficzny styl. Ty do której grupy się zaliczasz? Lubiłeś trenować, przebywać, funkcjonować z trenerem Heinenem, czy po prostu tolerowałeś, bo musiałeś? Nie, co muszę powiedzieć? Dla mnie to jeden z najlepszych trenerów na świecie, zdecydowanie. Początek był, jak pamiętam dobrze, to było bardzo, bardzo dziwne. Inaczej jak mam wcześniej, bo jak pamiętam dobrze, on dzwonił do mnie i powiedział, słuchaj Lukas, ręce masz dobrze, ale reszta to nic. To było... Ale... Sreczko, a powiedz mi, jak gracie z Perugią we Włoszech, czy też Serbią, jako reprezentant Serbii z Polską, to osoba Vitala Heinena jest denerwująca, irytująca, jak grasz przeciwko niemu, czy nie zwracasz kompletnie na to uwagi? Tak, może być Sreczko. Troszeczkę denerwująca, kiedy zatrzymuje grę, tak gada z sędziami i spróbuje troszeczkę ten rytm zmienić, rytm gry zmienić, ale on wie, co robi, ma dużo pewności sobie, także... Jesteście na to gotowi? Po japońsku? No, tame ni, tokio ni, ikimasu. Medaru no, tame ni, tokio ni, ikimasu.
Shinkei Shitsuna. Korera wa Shinkei Shitsuna gemu ni narimasu. Narimasu. Watashi ta kiha subete no gemu ni kahimatsu. Dobra, to odpuszczę. Ojej. Dostatecznie według mnie. Kogoś obraziłem. No bo pewnie tak. A dlaczego nie po japońsku? Bo to trzecie słowo jest bardzo... Myślę, że honorowe obywatelstwo Tokio, jak znalazł. Czekam z niecierpliwością. A wiesz, kto tam, kogo zrobili na tych awatarach? Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski, Paweł Fajdek, Bartek Zmarzlik. No, wielka ekipa. No jednak te awatary na trybunach na mnie pomagały dopingiem. Tak, fajnie, że przyjechali, są z nami, trochę mogliby być głośniej. Podpytuje Bartek Kurek? Podpytuje, tak? Podpytuje, tak, no normalny. Myślę, że ja będąc tam już 4 lata, jakiś wskazówek jestem w stanie mu udzielić. No i takie najważniejsze 3 wskazówki, które mu powiedziałeś, to? Jedz dużo sushi, dużo mięsa i w ogóle dużo jedz, żebyś był gruby, to ja z tobą wygram. Ja nie wiem, jaka jest dieta, ale dobrze wyglądasz, mówi Jurek Mielewski, odżywiony, dużo mięsa i jaka dieta? Dieta śródziemnomorska, można powiedzieć. Same ryby, krewetki. Z tego miejsca na początku chciałbym bardzo pozdrowić naszego kapitana, który siedzi w studiu bardzo daleko, serdecznie go pozdrawiam. A tak, cieszę się. No, cały czas budujemy formę, budujemy ją od 1 czerwca bodajże, kiedy się spotkaliśmy, więc... Ja powiem tak na początek, że w ogóle jakby w sportową strefę najmniej mi się chce wchodzić. No to ponieważ... za chwilę ci podziękujemy za udział. Kadziu! Kadziu! Chodziu! Tak, Kadziu w rezerwie. Trzeba zawołać brzytwę. Kadziu w rezerwie. Papa teraz stępiony. No ale lepiej nie, no reprezentacja żeńska to jakby no jeszcze kręgosłupa takiego, wiesz, no wyraźnego to nie ma, nie? No ale czyli to, czyli oceniamy. Znaczy, ma, który Jacek, nie został powołany, Jacek, więc halo, trener Dobrocki. Nie, kręgosłup został w ogóle powołany. Wojciech Brzyzga mówi, że nie ma kręgosłupa. To jest nie tytułuj trenerem, bo znowu... Powodnicze pytanie, Wojtek zdemolował. Nie szkodzi, panie Wojciechu. To jest Wojtek jeszcze. To była cała konstrukcja. Żeby się trzymał. On się ujawni za chwilę, poczekajcie, bo mam tu miejsce wystarczyło. Jeszcze wysunąć. Ale... Śmiało, jakby ktoś wątpił, że jest tutaj Wojciech Zrzyzga, jest. To jest. W Bełchatowie na końcu taki grupu, po dobrym zagraniu taki wiesz, jestem hero, ale po złym, dajcie mi nocnik, nie? Nie, widać. Nie, i zobaczył, był wiesz, no płacząco, jęcząco. Na dystansie na przykład ligi, na 30 meczów zagrasz, kurczę, jeden. Jaki tam? Kaszanę pełną. Potem 3 takie wiesz, że lepiej, żebyś zapomniał. Ale nie wiem, czy... W mojej opinii Leon nie umie przyjmować ani palcami, ani nogą. To jest skala bardzo niska. Natomiast ta piłka zostaje w grze. Umie? No chłop gra w lidze włoskiej. Ale on umie przyjmować i tam walą naprawdę grubo. No i, akurat, no i co? I on ma 25 lat. I akurat miał ten sezon lepszy od poprzedniego, bo zrobił duże postępy. No nie, bo widzicie mi, że Leon się umie przyjmować. Znaczy, a, dobry pozdrow. Dobry pozdrow. Dziękuję. Cześć. Możemy po włosku, nie? Sreczko. Jeszcze nie. Nie. Tak jest. Zawsze plakaliśmy, że nie możemy odpocząć, nie ma czasu za odpoczynek, za wakacje, ale teraz już mieliśmy bardzo dużo i wszyscy teraz płaczemy, kiedy będziemy grali. Kiedy będziemy zacząć skakać. Ja już zapomniałem, nie wiem, czy w następnych 2 tygodniach mógł skoczyć. Lukasz, przełożyli Tour de France, to masz szansę wystartować. Teraz tak, mogę wygrać. Teraz jeszcze bliżej Tour de France niż w siatkówce. Ale bez doping, panowie. To nie. A co chcesz powiedzieć? Patrz, nic nie ma. Patrz. Więcej niż moje. To i tak nadal więcej niż my, panowie. Wojciech, podnieś bicep. Ważne szybkość. Ja mogę, ale to już za późno, to po co? Ale chłopaki, nie martwcie się,
się nie zapomina jeździć i w siatkówkę też się nie zapomina grać, także. No czyli tak naprawdę, Lepka, no to warto życzyć Sreczko słabego sezonu, żeby trochę staniał i wtedy wróci do Polski. Ja żartuję oczywiście. Zapraszam. Nie. Teraz musimy zrobić dobry set. No dobra, ile ty... No panie. Idę do wody. Ale to jest jedyny dzień wakacje moje w tym sezonie. No, bajka. Lukas, a ty nam pokażesz to jezioro za oknem? Czekajcie. Mała różnica, nie? Prawie tak samo. Słuchajcie, takie jest kultowe powiedzenie: może nie ma jeziora, ale też jest zajebiście. Masz już cały zespół, czy trochę ci brakuje? Wydawało mi się, że mam cały. A teraz... Coś uciekło? Fajazi uciekł znowu? Było, nie ma, miało być, a nie ma. No dobrze, to tak się zastanawiałem żartobliwie, jak już kończymy żartobliwie, to żartobliwie, czy jak wygrałeś z Brazylią w tej Lidze Światowej jako trener naszej reprezentacji, czy jakieś bony na tych Brazylijczyków dostałeś, czy taki ciągniesz teraz? Nie, jestem w Brazylii legendą trenerską. Mówią, że to jedyny trener, który wygrał wszystkie mecze z Brazylią na świecie. Więc jak tylko usłyszeli, że do mnie chcą iść, to ja w całe statki płyną Brazylijczyków do mnie. Ale może gdzieś oczko podmalowane, dlatego się nie chce pokazać. No wiesz, jak to jest. No jak trzyma go tam żona pod butem, to chłop się boi. No. No ale Raszka może kopa gdzieś, wiesz, piętą dostał i teraz stoi z takim fanarem. Ja nie cwanekuję, bo moja zaraz wróci do domu. Ja robię tylko dlatego live'a, że moja wyjechała. Nie wolno wybalić awatara. A jeżeli piłku wyprzymić się awatara, to głowy. W tym meczu, w tym secie, szczególnie w tym secie, pokazali taką jazdę, że no po prostu aż dusza aż się zatykało gdzieś tam, jak się oglądało. Te jedne strony czapa, drugie czapa, ataki, obrona, podbicie piłki, piłka wraca, gdzieś tam jeszcze kolejny raz. No i to ten jest Ireneusz Mazur, jakiego czekaliśmy. Ale... No, wreszcie odszedł profesor, nie, przyszedł. To jest, to naprawdę... To... Co wiesz więcej na przykład o naszych atakujących? Ale nie mogłeś jakiegoś wprowadzającego pytania powiedzieć. Dobra, pytanie pomocnicze. Bartosz Bednosz dzisiaj w Zielonej Górze. Kasowy, ale na którym... Atakujący mieliśmy mówić. No, ale nie, zmieniłem, bo nie daję rady. Atakujący za trudne. Nie jest za trudne. Ja potrzebuję, że tak powiem, dłuższej drogi rozwinąć się bataka. Potrzebujesz się rozwinąć bataka. Tak, ja nie z jednego nie kroku. Jest szybkie, ale z trzech kroków rozbieg. Okay. Także jest. No wiem, że Lepka też przeglądał prawdy siatki, które tam nagrywaliśmy bezpośrednio na gorąco po meczach, nie? Dzieje się tam. Dzieje się, powiem nie. Ci, że nie wiem, czy wszystko byś powtórzył dzisiaj. O, tam słuchajcie, bo tam tylko, że na usprawiedliwienie, na usprawiedliwienie dodajmy, że oceniamy tu i teraz. No nie, oczywiście. Natomiast był taki mecz, tak, wszystko. Że my po jednym z meczów Bartosz Kurek u nas już by nie zagrał do końca turnieju. Znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że my przed turniejem mówimy, że Bartek Kurek nie powinien w ogóle pojechać na mistrzostwa, a pierwszym atakującym naszej reprezentacji jest Damian Szulc. I potem się podpisaliśmy. I nie wiadomo, ty, być może nie byłoby kłopotów, chłopie, wtedy. Myśmy rozjechali. Dużo ciekawych rzeczy. Kończymy?
No, już posadziliśmy Kubiaka na ławce, bo wyjdziemy... Ja skrytykowałem Szalpuka. Wyrzuciliśmy Szalpuka z kadry olimpijskiej. Jeszcze... Ja mogę powiedzieć jedno, tak towarzystwo tęskni za takimi ciężkimi finalizami, że... Zabrali do kadry na igrzyska, panowie. Prawda, siatki w pełnej okazałości. Wróciliśmy! No wróciliśmy i to chyba w najgorszym stylu. A, i Leona wysłaliśmy z tej kadry. Nie umiem. Nie umiem przyjmować. Dobra, znaczy dużo ma rezerw.